Witajcie, witajcie moi mili na moim kanale. Już gorąco i serdecznie zapraszam gdzie? Do mojej małej, skromnej kuchni. Wy zresztą o tym wiecie. Moi drodzy widzowie, dziękuję, że jesteście ze mną, że oglądacie mój kanał, że piszecie komentarze i ponosicie łapki do góry. I właśnie te komentarze mi dużo pomagają. Bo nie tak dawno zrobiłem metkę brunszwicką. Nawet nie wiedziałem, że będzie takie wielkie zainteresowanie oglądaniem tego filmu. I potem robieniem, bo miałem tyle komentarzy, kto robił i widziałem zdjęcia, no wspaniale. I też wielu z was pisało, żebym zrobił inne metki. A między innymi, żebym zrobił metkę łososiową, ale taką, jaka była w PRL-u. Taka była. Taka norma w centrali przemysłu mięsnego była i robiło się. I dzisiaj spełnię to. Te prośby, którą pisali się do mnie. Zrobię metkę łososiową z PRL-u. Gotowi? To zaczynamy. Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Zielomix. Dostawca przypraw takich oto ładnych pojemniczkach. Jej naturalny, osłonek sztucznych i wszystkich dodatków do produkcji domowych wędlin. Link oraz kod rabatowy w opisie filmu. Zapraszam. Jakie mięso potrzebujemy, żeby zrobić metkę łososiową? Tylko dwa gatunki. Boczek wieprzowy, taki troszkę tłuściejszy, i wołowina klasy drugiej, ściemnista. I to jest wszystko, plus przyprawy i sól. Zazwyczaj zawsze się zaczyna produkcję od zmielenia mięsa. Ale, że do metki łososiowej nie dajemy nic wody, ani trochę, żeby nawet rozpuścić przyprawy, więc teraz przygotuję sobie przyprawy i sól i wymieszam z mięsem, tutaj to mam pokrojone w kawałeczki. I dopiero potem będę mielił. Lepiej mi się te przyprawy z solą rozejdą po mięsie. No to jedziemy. Trzeba dać peklosól. Tutaj właśnie go widać. A do drugiego pączka dam pieprz czarny mielony. Papryka słodka. I gałka muszkatałowa. I wsypujemy do mięsa. Tylko najpierw sobie mięso połączę. Bo wszystko będziemy mielić na jednym sitku. Tak jak mówiłem, mielimy na jednym sitku. O najmniejszym oczku, jaki macie. Najlepiej tak zwana makówka. 2,4 mm. No to jedziemy. Zanim zacznę dalej to rozdawniać, to najpierw wymieszam sobie to, żeby obydwa rodzaje mięsa dobrze się połączyły.
teraz będziemy dalej to rozdrabniać. Na metkę łososiową już jest przygotowany, to teraz trzeba przygotować osłonki. Ja będę nadziewał osłonki wiankowe FI 43 mm. Te osłonki możecie kupić właśnie w firmie Zielumix. To są specjalne osłonki, dlatego wiankowe, bo się będą same tak ładnie zwijać się, o tak. Tylko, że ja to chyba zrobię takie na pół księżyce, tak jak uczy. Teraz sobie je muszę przygotować i za chwilę się widzimy. Bierzemy wodę. Woda letnia i tak do 20 minut niech się moczą. Patrz na moją metunię już w nadziewacie. No to jedziemy. Ale zanim to zrobię, to tak jak było zwyczajem kiedyś na Świnoubiciu, wypiję za wasze zdrowie. Tylko dzisiaj nie mam piwa, przepraszam, zapomniałem kupić. Więc dzisiaj dobrym zwyczajem, tradycyjnym zwyczajem, jak tutaj niektórzy z was piszecie, wódka czysta. Wasze zdrowie, moimi kochani. No to jedziemy. Metka już jest wyjechana w osłonki i teraz trafi na osadzanie. Minimum 12 godzin. Ja będę ją trzymał na osadzaniu całą noc.
a rano będziemy ją pędzić. To na ten czas wam się żegnam się i do jutra. Cześć, trzymajcie się. Witam was znowu, moi mili widzowie, bo nadszedł ten najmilszy czas, żeby zobaczyć, jak wyszła i jak smakuje metka łososiowa z PRL-u. Gotowi? No to jedziemy. Jedno stoję na bok. Jest mięciutka. A teraz ją przekroimy. Bardzo fajnie pachnie, wędzony. Troszeczkę da delikatnie gałeczką. Moi mili, perfecto. Perfecto, jak to mówią Włosi. Perfecto. O, prawdziwa metunia. Ale zanim się z wami pożegnam, to już pozdrowienie. Dzisiaj chcę pozdrowić Zenona Kojtka 1154 za komentarz, który napisał. Pozwolicie, że go przeczytam. Chyba mnie namówi na założenie Facebooka. Jeszcze nikomu się to nie udało. Masz szansę być pierwszy. Toż szacunku dla twoich działań, propagowaniu pyszności. Proszę, rób tak, to dalej. Masz mój szacunek od wiernego fana. Bardzo cię, Zenku, pozdrawiam. Dziękuję za tak miły komentarz. I życzę ci wspaniałych wyrobów, które sobie będziesz robił w przyszłości. I życzę ci smacznego. I tym miłym akcentem metki łososiowej kończę dzisiejszy film. Jak się film podobał, to wiecie, co macie zrobić. I zapraszam na kolejny. Cześć, trzymajcie się.